Dźwiękowa historia polskiego jazzu. Prawda jest jedna. Byliśmy pierwszymi Polakami, jeszcze grubo przed Michałem Urbaniakiem, którzy się spotkali z Milesem. Co prawda nie miałem przyjemności z nim grać, ale spędziłem z nim cały wieczór i byłem przez niego zaproszony na kolację do niego do domu. Spędzili z nim dobrych kilka, o ile nie kilkanaście, no kilka, 9 godzin u niego w domu, rozmów, wspólnego biesiadowania i przede wszystkim dla mnie to było tak mocne przeżycie, że właściwie cały zwrot w mojej karierze i w moim pojęciu o muzyce wtedy się dokonał. To był 80. rok. Polska była jeszcze wtedy w strasznym, że tak powiem, zamroczeniu. I ja nagle dostępujący do mojego, bo Miles Davis jest moim największym, zawsze był jeszcze wcześniej, a po tej wizycie to już w ogóle tylko, jest to jeden z największych twórców, o ile nie największy, dla mnie największy. Mówi się jednym tchem Louis Armstrong, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis, Duke Ellington. To są ludzie najważniejsi w jazzie i ja się z tym całkowicie podpisuję po tym, a gdybym miał wybrać jednego, to byłby to Miles Davis. Wielkie na mnie wrażenie zrobiło to. Ja mógłbym o tym książkę napisać, o tej wizycie, o tej 9-godzinnej wizycie. Zresztą kilkakrotnie udzielałem wywiadu rzeki na temat tej wizyty. Wszystko tam jest prawdą, nie ma żadnego bujania, nie jest... Wszystko się odbyło tak, jak ja to opisuję. Przede wszystkim było coś takiego, że nikt nie wierzył, że my tam do tego Milesa Davisa się dostaniemy. Nawet nie wierzył w to Dave Liebman, jego muzyk, od którego dowiedzieliśmy się, że Miles jest w Nowym Jorku i dowiedzieliśmy się adresu. Przy czym Dave Liebman był pierwszym, który powiedział, słuchajcie, nie dostaniecie się do Milesa Davisa, nie próbujcie, bo musielibyście być zapowiedzieni, a poza tym on nie lubi, miał okres wtedy, że nie lubił gości. Raz, że nie lubi gości, dwa, że nie lubi za bardzo białych. Trzy, że nie lubi żadnych redaktorów, wywiadów. Po czwarte, jak nie jesteście zapowiedzieni, to w ogóle nie ma żadnych szans, bo on się nie... A w ogóle generalnie ma ostatni okres, że nie za bardzo się chce spotykać z ludźmi. A już koronnym argumentem było to, że Mick Jagger próbował wizytę u niego tam tydzień wcześniej i nie uzyskał audiencji. No więc zniechęcano nas wszystkimi sposobami, jakimi się tylko dało. A myśmy się nie dali zniechęcić i właściwie jako zespół. Przy czym zespół zwątpił, ja miałem kwintet wtedy, to był Extra Bowl w Stanach, ostatnia edycja Extra Bowlu. I Wojtek Grobosz, pianista, nie uwierzył, perkusista nie uwierzył, basista nie uwierzył, że my się... Jedynym facetem, który mi uwierzył, to był mój kolega trębacz Adam Kawończyk, bo ja miałem straszne parcie, żeby do tego Milesa pójść i jednak spróbować się tam dostać. Ale on, ponieważ był grał na trąbce, nie stanowił dla mnie żadnej pomocy, bo nie mówił z kolei po angielsku. Adam wtedy w ogóle ani be. Ja byłem jedynym, który mógł tam coś powiedzieć, no ale stanowił dla mnie wsparcie psychiczne. I on po prostu uwierzył w to, że my się tam dostaniemy. Myśmy tam poszli, słuchaj, i oczywiście odstając sporo czasu pod domem i pukając w drzwi i tam próbując się dostać, tłumacząc, że po co myśmy się tam dostali. I ja nie będę tej opowieści teraz kontynuował, ja powiem tylko jedną rzecz, że tam zadziałała jakaś magia, bo nas nie chcieli przyjąć, otwierali nam tam drzwi kolejni ludzie, nie chcieli z nami gadać za bardzo. Zresztą byśmy tam byli do południa, gdzieś stosunkowo poraną około 12, to nas w ogóle spuścili po brzytwie, powiedzieli, że nie ma mowy, jeśli coś, to w ogóle wieczorem. Ale skoro powiedzieli coś takiego, że jeśli coś, to myśmy to wzięli za dobrą monetę i myśmy wieczorem przyszli. I odbyła się całe to pukanie, tłumaczenie. W końcu jak doszło już do finalnego, ktoś nam tam otworzył od Milesa, no to nam zapytał się nas pierwsze, czy my nie jesteśmy celem odbycia wywiadu, jakimiś redaktorami spis. Mówi, nie jesteśmy muzykami z Polski. Ja gram na gitarze, no chcemy się. A to po co chcecie? No chcemy zobaczyć, żeby się spotkać z Milesem, bo on jest naszym idolem. No to on poszedł tam, mówi, nie, Miles no nie chce. Po chwili wrócił, mówi, Miles nie chce za bardzo się z nikim. No ale my mówimy, no ale myśmy przyjechali z Polski, kawał świata i to co wy chcecie? Macie aparat? W ogóle my nie mamy aparatu. No to co się... A ja miałem płytę Extra Bowlu i plakat. Ja mówię, myśmy przyszli dać płytę naszą i plakat panu Milesowi Davisowi. I on w ogóle nie mógł uwierzyć, co znaczy... I poszedł tam do niego na górę, pewnie się go zapytał i za chwilę mówi, to chodźcie. Także jakaś magia zadziałała. Prawdopodobnie byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy chcieli mu coś dać, a nie coś od niego wziąć. I pewnie to zadziałało, tak jak myślę po czasie o tym.
I przyjął nas po prostu z takim rozmachem i tak było miło, tak było cudownie. Te rozmowy pamiętam, wszystko co mi opowiadał o Hendrixie, o dwóch muzykach tylko mówił, o Louisu Armstrongu i o Hendrixie. I reszta go nie interesowała. Tylko o tym, żeśmy rozmawiali, jeśli chodzi o muzykę. Naszą płytę puścił, nic nie skomentował, natomiast nie kazał wyłączyć, co podobno później dowiedzieliśmy się od Mino Cinellu, że skoro nie wyłączył, to znaczy, że nie było tak najgorzej. No ale to już jest dalsza opowieść na temat jego. W każdym razie jest już legenda, bo że byliśmy tam, ale prawda jest taka, że dotknęliśmy go osobiście. I to jest wspaniałe i to jestem z tego dumny i to byłem chyba pierwszym Polakiem, który to przeżył. Zresztą zrobiło się bardzo miło, jak w 1983 roku Majerz przyjechał do Polski i Hanka Kulicka go zapytała, czy pamięta, jak takich dwóch Polaków go odwiedził. On mówi, tak, pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywali, a pamiętam, że żeśmy rozmawiali i byli u mnie w domu. No, więc jednak to coś tam było. Dźwiękowa historia polskiego jazzu.